Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik bananowy z serka homogenizowanego. Potrzebować będziemy na ciasto 1,5 szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, 3 łyżki cukru pudru, 2 jajka. Dziesięć deko stopionego masła. I tutaj mam łyżeczkę proszku do pieczenia. Ciasto zarabiamy takimi energicznymi ruchami. Na koniec dodaję proszek. I ciasto wyłożymy do formy. Formę 26 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Tak. Ciasto już mam przygotowane i teraz na sernik potrzebujemy 3 banany, 10 deko masła, 4 jajka, 8 serków homogenizowanych i 2 budynie. Banany zmiksuję z jajkami i dodam pozostałe składniki. Jajka z bananami już mam idealnie połączone. Dolewam 10 deko stopionego masła. Dodaję 2 budynie. Budynie 40 gram, a szklanka o pojemności 250. I teraz dokładam serki. Całość wymieszamy. Ciasto już sobie wyłożyłam do formy, tak jak wspominałam. Forma 26 cm. Wyłożyłam ciastem i sernik będziemy piekli. Godzinę czasu w 170 stopniach. Zawsze sernik studzimy w piekarniku, pozostawiając uchylone drzwiczki. Jeszcze może troszeczkę zostało. Tak, i już mamy. Należy dokładnie połączyć i wyłożymy do formy. Szybciutki wykonany, smaczny sernik bananowy. Tak, ja myślę, że już mam połączone. Jeszcze zbierzemy brzegi, aby mieć pewność, że masa serowa jest połączona, jednolitej konsystencji i wykładamy na ciasto. Wyrównujemy i sernik wędruje do piekarnika. Sernik bananowy. I tak oto sernik bananowy mamy pięknie upieczony. I ja sobie opruszę taką posypką, ale można czekoladą, można też opruszyć cukrem pudrem. To już jest dowolność, albo można też różnymi innymi takimi posypkami sobie
sernik udekorować. Dla mnie najbardziej odpowiada posypka czekoladowa. Ukroimy kawałeczek. On jest jeszcze ciepły, nie jest całkowicie wystudzony. Ale ja taki najbardziej uwielbiam. I tak oto wygląda sernik bananowy na serkach homogenizowanych. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.